300 teoretycznie wszystko do zrobienia. Tak. Dostęp 1000 himaleonów w rachunku. Nie wiem co. A może masz. Może masz. Za parcelę 600. Może. A masz już dzieci, czy nie masz dzieci? No nie. To dobrze, bo może ci wiesz, jakby były dzieci, to byś zgadził na to. Nie, uszkodziłem. Alimenty może. Nie, nie alimenty, tylko po prostu oni podłączył kartę kredytową do Fortnite'a i kupili coś. O, albo w Robloxa, no. A widzieliście Rocket League w 1.6? 1.6 w CS-ie? No, Rocket League i Valorant są, no. W 1.6. Niech oni zrobią kurwa Source'a dwójkę, a nie 1.6 kurwa. Już jest. A grałeś w niego? Nie, ale no tak. Wierzę, że istnieje. Mam wystarczająco dużo dowodów, no. Ile dowodów, jak na to kurwa, że zdobędę jakieś punkty, to co się zrobi. No to nie ma dowodów, niestety. Teraz ostrożnie z pitu będziemy wyjeżdżać. To było na wsteczni. Wiecie jak to tą prostą jeździć? Chyba jest taka krzywa? Dywą czy prostą? No tą ostatnią. Skręcać w lewo. A, okej. Okay. No więc pierdalaj tą kurwa różową. Pierdolę spędzanie. Dzięki. Trzeci sektor do poprawy. A pojechałeś go w ogóle? No chujowo go pojechałem. Pojechałeś tak samo jak Łukasz. Nawet lepiej. Widzisz? Nawet lepiej. No a to było turbo chujowa. No to ci powiem, że tracisz więcej w drugim sektorze. A ja go turbo chujowo pojechałem. Jedź Kuba, jedź. On ci zjedzie, Łukasz. Łukasz już nie jedzie kolejnego. Jadę. Ja się zajebałem z mieszankami. Okay. Czy mi się zajebałeś? Z mieszankami sobie dyferencją kurwa zmieniłem. Kurde, ktoś tu kukował w pierwszym sektorze. Ja. Nie jest fioletowy. Szybki jest jeban. Jeban. A ten jeszcze szybszy. O kurwa. Jeban. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jednak. A je? Potrójna bitwa. Czy ty Łukasz się nie, ja to już, okay. Ja to już kurwa dużo więcej nie wyciągnę, więc musiałoby się chyba kurwa coś zdarzyć naprawdę takiego kurwa. No. No. Musiałeś jakoś to... pojechać mocno dosyć agresywnie, co? Kuba. Pojechać. 30 trochę wstyd tak przegrać o tyle. Muszę jeszcze raz pojechać. Bo załóżmy, że Kuba by teraz wygrał. Ja bym zdobył 0 punktów. Wszystko by się rozstrzygnęło w Abu Dhabi. Oczywiście nie ma takiej możliwości, że to się stanie, bo prędzej Kuba rozpierdolę tutaj niż skończy 0 punktów. Prędzej to się Kuba sam rozpierdoli. Kurwa i tyle. Dobra. Tak, matku. No, trochę tak. Jedziesz teraz, czy czekasz na Best Conditions? Jadę. Ja czekam. O, to znaczy, że się poci już. Wyszedł ze strefy komfortu. Ktoś go challenge'ował w kwalifikacjach w końcu. No, time trial'a jeździł jebany, no to... Ja nie jeździłem. Kurczę, ci mówi, że jesteś tryhardem, jak się do tego ustosunkujesz, Kuba? Nie, nie mówię, że jest tryhardem, mówię, że jeździł. Całe jedno o tym, że nie. O, właśnie. No ale teraz dobra, to puszuję. Dobra, chcesz odjebać jakieś kurwa mirakle. Wszystko albo no nic. No i po mirakle. Rozumiem. No po mirakle. No. Tak jak planowałem. O kurwa. Nadal nie fioletowe. Ej, jak skończycie to weźcie jeszcze nie klikajcie dalej, bo ja muszę jeszcze telefon jeden wykonać szybko, dobra? Byli. Jasne. O, że było ci 1/10 do przodu. Dobra, to jeszcze jedno. Dzień się R skończy.
Jest Łukasz? Nie. Ale ten, nie wychodź po prostu z tego, z opon. I nie przejdzie dalej. Chodź. Dało się tu pojechać, no. A może poniżej oś. Wtedy, mówię, ten pierwszy sektor, ten tak siadł, że... Udało się przeżyć. Szkoda. Jakimś cudem. Nie chcę ci. Nie chcę się żyć. A to był win, czy ty to naprawdę zrobiłeś? Nie chcę się żyć. No dobra, teraz to już wiadomo, że to nie był win. Zdradziłeś się! Nie, zdradziłem cię. Co? No. Jeszcze gorzej. Trochę tak. Why you do it to me? Why are you running? Why are you running? Double D body die. Yes. Skibri dip. Yes. O, teraz mogę cię wybaczyć, jak chłopaki się ścigają. Zaświatowa. Nie idziemy tego, mów gapa. Pierdolę to. Danie ci furt naciska, ci nie naciska na razie. Chyba wydaje mi się, że nie patrząc po ilości RS-u na kierownicy. Kurwa, nawet nie musi naciskać. Kubuś sam się naciska. Tak. O, teraz odpalił, kurwa, machinę! O, Murlock stra po gaciach, widać. Pojawiają się błędy u przeciwnika, a kurczyn niczym chirurg. Kładzie... precyzyjnie. Tak. To jest aż to straszne troszeczkę. Czy to jeszcze człowiek, czy już maszyna? Chyba maszyna, wiesz, bo to nie popełnia błędów, to jest zawodnik. Moim zdaniem już mistrz. Nie zaliczałbym go do ludzi. Zobacz, ta koncentracja. Nic na niego nie wpływa. DLS by się przydał. Fastest lap za fastest lapem. Ten zawodnik się nie myli. Mamy. Nie mamy. A co mamy? Poniżej jednej. Nie mamy. Co? Poniżej sekundy. Prawie było. Czy może ten wyścig rozegra się na... rozstrzygnie się na pit wallu? Może jakiś undercut? A ile on ma RS-u? Dużo. 20 ileś procent. Serio? No. Dużo. Co ja tak gwizduję? Trzeba przycisnąć. Kurczyn ma 50. Nie, detection line. Co za emocje. Great work. That's a new fastest lap of the race.
a teammate behind is 14.3 seconds. Kurde. Zero DRS, cały wyścig, no. Opony już nie domagają. W grę wchodzi strategia. Undercut, overcut. Może Kuba spituje i się zabezpieczy przed undercutem, nie wiem. Front wing, it'll need replacing if it takes too much damage. Ja coś źle zrobiłem? No. Exit now. Mogę odłączyć kierownicę czy nie? Ty, ciężko tak kierować, ale no. Tak chuja mi kieruje. A teraz jak nie mamy nic w botach, to mogę? Jak dla mnie masz. Co nie o białej czekoladzie? Zajebiste. Ile stawajesz su? Stuwa. Kosie, jestem 6 sekund z tyłu. 70% jest stuwa. No była stuwa przed ja prosto. Nie, ja też oszczędzam. Kurczun zwiedza krawężniki. Nawet bokiem lata. No. O, będzie ciekawy w tym championshipie. No chyba, że Kuba się rozpierdoli. Uszuj, trzeba dojechać. Pękły. Do widzów. Nie no, Łukasz. Ale może dziś. Może jednak. Nie, już odłączyłem wszystko, nie chuja. Jutro pojedziemy, to jeszcze ten, kto będzie chciał, to sobie poćwiczy jeszcze jutro. Ten trajany. Nie będę ćwiczył. A mi się wydaje, jakbyście kupili sobie prawdziwe bolidy, to byłoby więcej fanów. Moim zdaniem, jakby kupił. Jak mi zasponsorujesz, bo takiego apartamentu jedziesz. Powiem tak, jak ja bym sobie kupił bolid, to bym kurwa nie żył już dawno. Myślałem, że te opony, jedna opona jest kurwa więcej warta niż mój samochód. Może jedna, to nie, ale zestaw. Jedna. Co, jedna? No. O kurwa, to jeszcze nie koniec? Jedna ile z 10 koła kosztuje? A założę się, że nie pierdolnisz bokiem w ostatni zakręt. Kierę mi powiem ci, że już kierownicą machałem lewo-prawa, gdy jeżdżałem przy tamtym okrążeniu. Myślałem,